shift that you won't see no surrest. The rainbow leads you home. Warrior sent to Milky Way, UFO shooting gamma ray, an island of destruction. Watch the rock pitch go down and Vixen spread. When the priest killed a maiden in the night. Poszło. W sumie to po co my to oglądamy w ogóle? Żeby wprowadzić się w klimat. Ale pamiętam co intro na pamięć już. Pamiętam na pamięć, oje, taki dobry. No. Nie no, znam na pamięć. Tak powinno było. Dobra, idzie. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Czekaj. Mi się a tu jesteś! Dobra, cześć, witajcie w w pierwszym odcinku z gry Sirius. Sam jest ze mną Piotrek. Tak, to ja. Nom krew. Nie, w ogóle, ja takie patrzę na to pudełko od Sirius sama. I takie, wiesz, takie ostrzeżenie Peggy. Przekleństwa. Gdzie te przekleństwa? W żadnych częściach w ogóle nie było. Odpalam grę, pierwszy tekst. Kurwa. Nie no, przekleństwo zawsze jest po prostu gra. A i tak potem tylko. Wszyscy się muszą przywalić, Peggy 18. W ogóle, ja nie rozumiem, po co jest Peggy? Na przykład taki Wiedźmin, nie? No niby gra od 18 lat, tak? Teksty, seks, nagość i te półnagie czarodziejki, ale po co to, skoro potem robi się tym? Robi się dzieciom jakieś gadżety szkolne z Wiedźminem, gdzie też są półnagie czarodziejki na jakieś okładkach od zeszytów, właśnie na piórnika. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, ja się nie znam na biznesie. Gdzie ty w ogóle biegniesz, bo ja nie ogarnę. No bo ja kurde się kręcę, zwiedzam. Rozumiesz, Sirius, sam exploring i tak dalej. O tak. Tyle do zwiedzania. Wywalony zbiegłem na dół, nie chcę mi się tu szukać tych sekretów wszystkich. Ja pierdzielę, ja już się zgubiłem. O, tu jest. Jedziem. W ogóle to jest najlepsze. Wzięłaś jakaś nieznana firma, zrobiła i się postarali. I potem jak był sukces, to nie olali potem widzów, że wiesz, że teraz to są znani, więc teraz mogą ten. Teraz mogą mieć ich w dupie. Tylko po prostu każda co kolejna część jest lepsza, albo przynajmniej podobna. Ale mówisz o Sirius sami? Mhm. Oczywiście to nie wiem, nie grałem w dwójkę nigdy, czy ten, ale grałem na pierwsze, drugie starcie i tu trójkę teraz. Ja grałem właśnie w drugie starcie, nie grałem w pierwsze, w dwójkę i w to. Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones, Rodriguez to Pope, Jesus Christ! Kamikaze! O tak, najlepszy wróg. O. Serducho dawaj.
W sumie jak ja bym sprowadził grę, to by się zapauzowała, bo niektóre gry tak lubią. Nie sprawdzałem sobie już samym w sumie. Nie wiem. Oglądałeś ten? Oglądałeś Dzień Niepodległości? Pewnie tak, ale bardzo dawno temu i... Tam była podobna scena. Że nalecieli kosmici i rozpierdzili ten wehikuł, znaczy ten wieżowiec wehikuł. Tu masz ham, dobra. W ogóle to jest fajne, że ten, że teraz gry są pełne odnośników. Jedno do drugiego, ten... No gry tak, do filmów. Tak. To jest takie fajne dla osób, które ogarniają. Na przykład, kurde, ten. Ja oglądałem Saints Row 4, tego u Wojtka. To wiesz, tam pełno odniesień do Matrixa, do tego. Na przykład, ci, którzy grali w Borderlands, to mogą się uprzeć, że wchodzenie do symulacji w Saints Row 4 to jest odniesienie do właśnie do Bordera. Bo tam to jest taki długi niebieski tunel. Nie wiem. Yeah, pistolet. Tak, pistolet. Kurde, system... O, już lecą. Ja pierdzielę, po prostu ja po Battlefieldzie teraz jestem roztrzęsiony. A czym się tam... Tak, nie wiem, zdenerwowałeś, czy co? Ja grałem sobie na kanałach Nushar. No tak. Snajperką tą Bolt Action. Także wiesz, ciężka snajperka jest spoko. Tak, czym i pewnie jest na hardkorze. No. Czyli nieważne tam gdzie trafisz. No i zabijesz. No widzę hełm kulturalnie. Ja pierdzielę. O kurde. Mogłeś ostrzegać, że na mnie leci. No mogłem, ale po co? Dobra. Nie wiem, ale mnie tak chyba lekko laguje. Jak mi się wydaje, ale czy tam... To po prostu jest w każdej części. O kurwa! O kurwa! No nie, na pewno nie, naprawdę nie spodziewałeś się, że wybiegnie cały tłum. Ja pierdzielę! W ogóle chyba we wszystkich tych oni wyglądają tak samo, tylko w drugiej części, w dwójce, zrobili to trochę inaczej. Bo tam kamikadze to jest też człowiek, ale on ma bombę na sprężynie takiej. Wow! W ogóle nie wiem kto robił ten, nie wiem kto robił ścieżkę dźwiękową, ale jest fajna. Ja kiedyś wiedziałem. Pewnie tam jest w tych kredytach na początku, ale kto tam zwraca na to uwagę? Nie wiem, ale to takie w miarę przyjemne są te. No. W ogóle ja se modyfikację do Left 4 Dead, że jak tank wbija, to właśnie jest muzyka. Seriously. Właśnie, ja mam pytanie, jak będzie ten free weekend halloweenowy chociażby, albo coś tam innego, to będziesz chciał nagrywać Lefta? Nie wiem. Jak będzie na przystanie, to sobie go mogę kupić w końcu, bo tak nigdy mi się nie chce wydać tego, ile tam jest lepiej na przystanie. 3,75. 3,50. Tyś po 4. No, to. Ile się razy sobie chciałem kupić i ja nie razu mi nie wyszło. Bo nigdy mi się nie chciało aż tak bardzo. Ja znalazłem jakąś fajną grę. Postapokaliptyczne MMORPG. Już takie wczoraj przeglądam free to play'e na nie Steamie wiem. Kurde. Nie wiem, free to play'e z reguły są średnie. Bo teraz to wszystko się opiera często na jakichś mikropłatnościach. To jest słabe. Znaczy tam jest jakiś abonament, ale nie wiem o co. No nie wiem, ale choćby, że dużo gier jest takich, że sobie free to play, ale żeby coś osiągnąć, to musisz tak zapłacić.
Ja pierdzielę. Fuck, 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 fuck. Tak, biegnij w stronę przeciwnika, to jest po prostu. Wszystkich? No, tak, ale nie, znaczy, nie, pewnie nie, bo muzyka się nie zmieniła jeszcze. Ale... nie. No, tu jest. Wszystkim jeden. Okej. Już spokój? Tak. What the fuck? Miałem lagę przez chwilę. Tak właśnie mówiłem, że chcę coś ciepłego i coś słodkiego. I pojawił się budyń. Tak ja dawno nie jadłem budyń. Nie jędę go się regularnie robi, także ja nie mam tego. Kurde, ile pamiętam, to tu gdzieś pewnie z okna wypierdzieli się gnar. No nie pamiętam, dawno z tego miałem. No. Ale tak. Więcej ich biegnie? Tak. Kurde, najgorsze w nich jest to, że to są całkiem mocne potwory. Come on, come on. Widzę, że też stwierdzi, że... Nie, bo po prostu tylko mnie lekko przycina, więc to jest jednak słaby motyw. Walenie ich z młotka, jak łapie mi tak trochę za późno. Mama. Już był koniec poziomu, czy nie? Nie wiem, mi się jakiś sekret załączył. Tu? Pies, pizzy. Może z drugiej strony coś jeszcze jest? Bez... Nie wiem, mi się nie chce biegać. Po prostu ci skończył poziom. Okej, można i tak. Albo jakoś strasznie raszowaliśmy, albo ten, albo... Albo ten poziom jest krótki. Nie wiem. Krótki. Po prostu wakacje, przyjechali do nas kuzyni. Taki ambitny apokryps w Battlefielda. No wiesz, wtedy w domu były trzy komputery, więc tak odpalam Battlefielda. Ping koło 400-500. To bardzo przyjemna gra. Wiesz, gdzie normalnie tak mam 50 do 100. Także wiesz, cały czas lagi, wyrzuciło mnie parę razy. No wiesz, tam do tego. Ale... Niech się stanie światłość. Ale wiesz, tam dwa snajperki. Dla snajperki chciałem zrobić ten achievement i... Dlatego tak się spiełem na tego Battlefielda. Mam takie wywalone. Kurde, on trochę z tym pistoletem dziwnie chodzi. Bo nie trzyma go, wiesz, takie proste ręce, koszyczek, tylko on tak właśnie blisko siebie bardziej trzyma. Coś tu dajesz. Ja muszę sobie trochę głośność pod ten podkręcić. No efekt. Bo są troszeczkę za cicho. O, lepiej. Jak rozmawiają, to po prostu wszystko mi zagłuszy. What the fuck? U ciebie też to się pojawiło? A co? Hieroglif. Tak, normalnie, nie rozszyfrowuję. No
Okej. Takie mega zaskoczenie. To już napierdzielasz młotkiem? To chyba coś inne. Tak wiesz co, tak wnioskuję, że chyba tutaj coś innego ma nam rozpierdzielić ten świat. Mam gdzieś... Nie, w drugą stronę po prostu. Och, te pająki. Ale są w jakichś kokonach wtedy. Znaczy, trochę było, że jakbyśmy nie strzelali, tylko je rozwalali młotkami, to by nie wychodziły nawet z tego. Warto spróbować, o. Co to jest? Czemu tam poleciał helikopter z mackami? Znaczy, bo nawet nie musisz ich nie walić, bo tak to wiesz, teraz mieliśmy dwa razy walić, ale jak w ogóle tak olejesz je bez żadnego strzelania, to większość nawet ci chyba nie uaktywni z tego, co pamiętam. Ale ty strzelasz, więc się uaktywniają. Ale dobra, no jak to strasznie proste, to można strzelać. Szkoda, że nie ma przeładowania w trakcie biegu. Co to jest za grunt? To jest jakiś desert, stawiam na desert igla. No ja nie wiem. No. Nawet postarali się o blowback, jestem po prostu zachwycony. Wow. Kurde, no ale po prostu grafika jest dobra jak na Sirius sama. No to nie jest taka spoko. Wiesz, wiesz, bo pierwsze i drugie starcie to wiesz, jakieś tam antyczne cywilizacje, coś tam. A dwójka to z kolei jest właśnie jakaś niezwiązane ze sobą w ogóle jakieś takie historie. A dwójka taka jakaś trochę bardzo kolorowa była z tego. Taka bajkowa jest. No to mam na płytce. Nawet spoko jest, powiem ci szczerze. No czy wiesz, takie, że przychodzisz ze szkoły, napierdzielasz parę potworków i ten, już jesteś odstresowany. Dobra, tu widzę hełm. Tutaj jakieś zdrówko. Maksymalna ilość. W ogóle chyba na tym, na turyście. Też jest 200 zdrowia maksymalnie. No, ale to wiesz, to takie to poziomy trudności do zadania. No. Wiesz, jaki jest wyższy poziom porażki? Przechodzenie Sirius sama na turyście na dodatek z kodami. No tak. No to musi być bardzo pasjonujące. Gin, szmato. W sumie ja już pobiegłem na górę, a tam gdzieś biegasz po dole, co? No, to u ciebie się coś żre? No ja tam coś rozwalam. Więcej pancerza. Szkoda. To jest takie, że czasami ludzi w Battlefield, tak? Ludzi, którzy grają snajperkami, na hardkorze, na jakichś dynamicznych mapach typu Cross Quarters albo właśnie kanały, no to wyzywa się od noobów, ale to po prostu jakby ci, którzy wyzywają, sami zagrali, to by zobaczyli, że to wcale nie jest takie proste. Nie wiem, ja to nie ogarniam. Wiesz, grając snajperem musisz być zawsze krok przed tym, do kogo chcesz strzelać. Kurde, ja widzę, że po prostu ty się żresz, ja tutaj coś gadam, u mnie nic się nie pojawia. Ja po prostu jestem jak na wakacjach w muzeum. Tak. Ale nie, no te pierwsze poziomy to jest lajcik. Mogę przejść po ścianie? Nie mogę. Dobra, spadłem na dół. Och, ach, och, ach, wód. To niby u ciebie? Nie wiem. Po prostu biegam jakiś debil. Ale gdzie ty w sumie zostałeś? Tyle gdzieś? Ja jestem na dole, bo spadłem. Chciałem przejść po ścianie. To wróć się tam, gdzie ten... Bo w sumie też nie wiem gdzie... Ja nie wiem, czy jeszcze gdzieś nie... Czekaj, gdzie tu się idzie? A, tu są jakieś schody. A Piotrek, co z Borderlands? Nie wiem, to nagrywać? Cały czas mi się nie chce iść do sklepu i przypuścić.
W Empiku ci sprzedadzą bez tego, bez patrzenia jakby na dowód, czy tam jakieś pierdolki. Nie wiem. Bo ja Sirius sama kupowałem, czy to właśnie w... Znaczy, wiesz, to nie żadne rzek, bo dowód tylko sprzedawcy. Może. Znaczy, zawsze mogę zgarnąć kogoś pełnoletniego takie. Ale... Hech. Jeszcze parę miesięcy i będę mógł iść. Boże, czy tu nie ma jakiejś mapy? A! Tab. Nie. To szu... Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzie ty tam... Nie wiem, ja tu biegam po prostu, jakiś open tam. Ja jestem w tym głównym holu, ale na górze. O, widzę cię. Ja stoję do jakiegoś. No, to dawaj, przebiegnij do mnie. Chyba to dalej biegnie. Hopsa, hopsa, jak w Minecrafcie. Tak. Zrobiliśmy kółko. No tak. To było. Niezbyt mądre. Ale dobra, ja już jestem. What the fuck? Ja już jestem na dole. Aha. O. Na dole? No na dole, tam gdzie jest ciemno, piwnica, te sprawy. Nie wiem, czy ja nie wróciłem na jakiś tam początek poziomu, ale to wygląda inaczej, więc chyba nie. Telefon dzwoni. O, no właśnie. Mi się włączyła cutscenka, ja w ogóle jestem jakimś zadupiu. No bo ja tam dobiegłem. Może cię przeniesie do mnie. Oby. Profesor, you've got to get us that data. Quinn, it's me. Stein didn't make it. Shit. Did you find his phone? You mean the phone you just called? Right. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. To upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. W ogóle po prostu, jakie potwory były w tym. Jakie potwory były w dwójce. Wiesz, na przykład... No to, tu weź młotek, bo tutaj jak strzelisz, to wszystko się obudzi. Tak mi się wydaje z tego, co pamiętam. Dobra. Tu dużo tego jest. Tych kokonów nie będę atakował. Ale jak strzelić po prostu, to od samego wystrzału one się lubią chyba. Kurde, prawie jak w Left 4 Deadzie. Młot, kanały, tylko zombie brakuje i dwóch towarzyszy. Widzę, że ty coś beztrosko mordujesz. Coś tam? Ja będę szedł za strzałkami, chociaż to mnie może doprowadzić do nikąd. Jest tak. Wait, o. Strzelba! Gdzie ty ją znalazłeś? Zabiłem gościa, który ją miał. A, tu jest strzelba. Zdrowie, za tobą. No wiem, ale on fuj. Ja nie. Stop. Boing. Dobra, te pierwsze poziomy są zaiste mało ciekawe. Dobra. A, coś pan.
tam coś zrobił. O, ten gość mnie ostrzelił. Na tych poziomach oni są jacyś ułomni. Najpierw krzyczą, potem strzelają. Ojej. Widzę, że oni potrafią walczyć. Nie wiem. Dobra. Ale ogólnie nie lubię tych przeciwników, bo ich pocisków się nie da unikać. Trzeba do ciebie normalnie ze strzelby. Kurde, powinien... No strzelbą mógł być ten, mógł być melee atak. Ło! Normalnie wbiegłem na wroga. Okej. Coś tam się błyszczy. A, no strzelba się błyszczy. Dobra, mogę strzelać z pistoletu, tak mi na pewno nie skończymy się amunicji. No. Że jak ktoś się porusza i wygląda jak przeciwnik, to po prostu będzie strzelał. To w końcu Sirius sam. Tak, najpierw strzelasz, potem zastanawiasz się do czego. Pytać w ogóle nie pytasz. No chyba, że masz włączone friendly fire, to trochę gorzej wtedy. Ja w sumie nawet nie wiem, czy to jest włączone, także lepiej nie próbować. Ale czekaj, nie oberwałeś pewnie, czy oberwałeś? Bo nie, strzeliłem do ciebie, nie, no właśnie. Nie. Więc raczej... Kurde, dobra. Zbyt dużo życia mi zabiera. Co to w ogóle jest? Czekaj, co to jest za strzelba? Wygląda jak Mossberg trochę, ale... Nie wiem, nie znam się. Mossberg to chyba nie jest. To jest Sirius, sam nie wgłębiaj się w jakieś... Oh well. No... What the fuck? Tłucze cię przecież, fajo. What the fuck? Co? To chyba ja. Ale co ty? Nie, bo... Nacisnąłem środkowy przycisk myszy, otworzył mi się bestiariusz. Chyba no. Tu. Dawaj. Teraz... Wejdzie. No, widzę mini boss. Muzyka jest fajna. No, to fajnie też te przy walce. A pff, zminimalizowało mi grę. Z czego on strzela? A ja wiem. Bo w poprzednich częściach po prostu miał pod rękoma miał gatlingi. No i teraz podobnie to jakoś działa. No właśnie, wracając wiesz, do potworu z dwójki, tam są... Grałeś w ten, w Alien Shotera? Albo przynajmniej znasz tytuł? Chyba tak, chyba no, to ja. Tam podstawowe potworki to są te zielone dwunoge alieny. No to w Sirius same są takie... No. A co się dzieje? Coś się bije. No, było u mnie gnary. Tam jak one by się nie nazywały. Gnary, tak. Okej, dobra. Myślę, że na dzisiaj koniec. Nie chcesz. No bo w sumie dwa poziomy nie będziemy tego ciągnąć, bo przejdziemy całą serię w jednym odcinku, a ty no to wiesz. To takie słabe. Dobra. To
to dzięki Piotrek. No spoko. Pewnie jeszcze trochę, jeszcze kiedyś pogramy. Także do zobaczenia, no. Trzymajcie się, cześć. No na razie.